Cześć kochani, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj, tak jak obiecałam, pokażę Wam, jak przygotować własnoręcznie etui dla Waszego iPhone'a. To jest iPhone 5S. I przygotowałam sobie już krosno. Będę używała 11 wypustek i będę robiła 33 rządki. I na pewno takie etui będzie pasowało na iPhone'a. Całość jest zrobiona w takich tęczowych kolorach. To jest moja ulubiona kombinacja. I zakończyłam etui takim czarno-białym paskiem, żeby ładnie kontrastowało i pasowało też do telefonu. Potrzebujecie około 700 do 800 gumeczek i już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czyli tak jak już mówiłam, robimy etui na iPhone'a. Krosno musi wyglądać w taki sposób. Wypustki muszą być ułożone w taki sposób. Po lewej stronie wypustki są skierowane do przodu, a po prawej stronie do nas są wypustki skierowane. Wyjęłam tę środkową część z krosna i tą też. Cały ten środeczek wyjęłam, żeby tam po prostu powstawało nam etui po środku. I zaczynam od różowej gumeczki, zwijam ją w taki sposób i zakładam ją po lewej stronie, zwijam na krzyż i zakładam na ukos na następnej wypustce. W taki właśnie sposób. I tak idę, robię tak cały rządek w górę, czyli 11 wypustek w taki sposób zakładam. Zawsze zwijamy gumeczkę na dwa razy. Mam już 6. To już jest 7 wypustka, 8. Dziewiąta. 10 i jeszcze jedna. Jak widzicie, po tej stronie mamy już 11. 11. I teraz zaczynam z tej strony, aż dojadę właśnie znowu do 11. I pamiętajcie, nie zakładamy takiej pojedynczej gumeczki, tylko zawsze ją zwijamy. I ostatnia gumeczka z tej strony. Proszę bardzo. Po obydwu stronach mam teraz 11 wypustek i tak właśnie miało być. Tak to wygląda. Zawsze zakładamy gumeczki na ukos. Teraz czas na drugą rundkę, na drugi rząd. Ale najpierw przeciągamy całość w dół, żeby nam było potem łatwiej zakładać kolejne warstwy. Pomagam sobie szydełkiem, jak widzicie. Tutaj po lewej stronie zaczynam i zakładam tym razem czerwone gumeczki,
normalnie, pionowo. Cały rządek idziemy tak prosto w górę. Tym razem już jest prosto. Ogólnie 10 sztuk. Tak to wygląda. Teraz skręcamy i przechodzimy na prawą stronę. I teraz idę w swoją stronę. I ostatnia gumeczka poziomo. Tak to wygląda. Ten rządek był już prosty. Nic skomplikowanego. Czerwone gumeczki nad różowymi. I teraz przekładam różowe gumeczki. Zaczynam z tej strony. Na pierwszej wypustce biorę tą gumeczkę i przekładam ją do środka. I tak robię cały czas. Przez ten cały rządek. Dobrze. Lewa strona już jest zrobiona. Teraz obracam moje krosno i robię tak samo z drugiej strony. Dokładnie identycznie. Dobrze, teraz to wygląda w taki sposób. I znowu przeciągamy całość w dół. I kontynuujemy pracę. Tym razem zakładamy żółte gumeczki. I robimy teraz właśnie taką tęczę. Już mamy pierwsze trzy kolory tęczy, czyli różowy, czerwony, żółty. Robimy ten rządek żółty tak samo jak czerwony. Tutaj nie ma już nic skomplikowanego. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać o kolejności kolorów, żeby wyszła nam ta ładna tęcza. Najlepiej sobie zapiszcie kolejność kolorów na kartce, żebyście się nie pomylić, żebyście mogli zawsze zerknąć i spojrzeć, na który teraz kolor jest pora. Ups. I tutaj ostatnia gumeczka poziomo. I teraz wyciągamy te czerwone gumeczki nad żółte. Postępujemy identycznie, tak jak z poprzednimi gumeczkami, tak jak z różowymi. Zawsze wyciągamy ten kolor spod spodu do środka. Obracamy i robimy to samo po drugiej stronie. Dobrze. Przeciągamy całość w dół. Tak to wygląda.
Teraz czas na kolor zielony. Aż do końca, później skręcamy i wracamy. I potem, jak już się domyślacie, wyciągamy te gumeczki spod spodu do środka. Tak jak już Wam mówiłam, robię 33 rządki dla iPhone'a. Zobaczcie, tak wygląda etui po 30 rządkach. Zobaczcie sobie na sekwencję kolorów. Mamy różowy, czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy i znowu od różowego. Najlepiej sobie właśnie tę kolejność zapisać. I zaraz pokażę Wam, jak zrobić zakończenie z białych gumeczek i z czarnych. Zaczynam od białych. I zakładamy je normalnie. Jeszcze idziemy cały czas w kierunku pionowym. Dla większości telefonów ilość tych rządków wynosi 30, ale iPhone jest troszkę większy, także robimy 33 rządki. I używałam 11 wypustek. Czyli wychodzi z tego, że użyłam od 700 do 800 gumeczek. Najlepiej mieć przygotowane 800, żeby spokojnie sobie robić i nie szukać niepotrzebnie i nie biegać do sklepu w trakcie. Przeciągam niebieskie gumeczki nad białe do środka. To już jest przedostatni rządek, później zrobimy tylko zakończenie z czarnego i nasze etui będzie gotowe. Przeciągamy całość w dół. I tak robię jeszcze dwa razy. Bo to był 30 rządek. No tak, robię tak jeszcze dwa razy. I przeciągamy. Tutaj trzeba uważać, ponieważ jest to ten sam kolor, żeby wyciągnąć dobre gumeczki, żeby się nie pomylić z tymi, które są wyżej. Obracamy i robimy to samo. Cały czas to samo, przez 30 rządków ponad. Już na pewno w tym momencie zdążyliście wyrobić sobie ten ruch. Dokładnie wiecie, o co chodzi.
Przeciągamy w dół. Ostatni rządek biały. Po raz trzeci białe gumeczki zakładamy. I później będziemy zakładali czarne gumeczki. I przeciągamy do środka. Obracamy i robimy to samo. Przeciągamy całość w dół. To był ostatni rządek biały. I teraz czas na czarne gumeczki. To jest już ostatni rządek, 33. Tak to wygląda. I przeciągamy te białe gumeczki do środka. Z drugiej strony tak samo, jak już dobrze wiecie. Dobrze, tak to wygląda. To już był ostatni rządek. Przeciągamy całość w dół po raz ostatni. Bierzemy teraz gumeczkę z tej pierwszej wypustki. Bierzemy ją na szydełko i przekładamy na następną wypustkę. Biorę teraz najniżej położoną gumeczkę, wyciągam ją i zakładam na następną wypustkę. I tak robię przez cały rządek. Zawsze biorę tą gumeczkę, która jest najniżej. I tak przez cały rządek robimy.
I na końcu robimy tak samo. Obracamy całość i to robimy tak samo. I tak po raz ostatni i zakręcamy i na pierwszą wypustkę, tą od której zaczynaliśmy. I tak to wygląda. Przypatrzcie się. To jest ta pierwsza wypustka. Bierzemy dodatkową czarną gumeczkę, zakładamy ją na szydełko, przekładamy i robimy supełek. Mocno ściskamy i teraz możemy zdjąć je tu i skrosna. Teraz z tej strony i z powrotem. Ściągamy, rozprostowujemy, nadajemy naszemu etui ładny kształt. Po raz ostatni sprawdzamy, czy telefon się zmieści. Zawsze trzeba to sprawdzić, czy nasza praca nie poszła na marne. I pasuje. Dobrze, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że tutorial był pomocny, że udało Wam się zrobić takie etui w domu. Jeżeli tak, to zostawcie mi kciuki w górę, zostawcie mi jakiś komentarz lub subskrybujcie nasz kanał, co jest darmowe. Zapraszam do tego serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.